Witam Państwa, Natalia Barańska i zapraszam na serwis informacyjny przygotowany przez dziennikarzy Polskiej Telewizji Regionalnej. Pomnik na stulecie odzyskania niepodległości. W Dębicy powstanie 201 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Piąty powiatowy turniej debat oksfordzkich. Pomnik Legionisty powstanie w Dębicy z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Cały projekt ma zostać sfinansowany ze środków Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach tegorocznych obchodów jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Dębicy zostanie wybudowany pomnik przedstawiający postać żołnierza Legionów Polskich, formacji powołanej przez Józefa Piłsudskiego w 1914 roku. Zgodnie z projektem monument ma mieć 7 metrów wysokości i ponad 1,5 szerokości. Koszt budowy pomnika Legionisty oszacowano na około 100 tysięcy złotych i w całości ma zostać sfinansowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Mój PN przysłał pismo do nas, do miasta, że możemy taki pomnik wybudować, bo wielu mieszkańców Dębicy walczyło o niepodległość Dębicy i jest taka możliwość. Skierowano stosowne pismo i my, zorientując się w rozmowach z nimi, z przedstawicielami PN-u, jak również tutaj na miejscu, jak również też z Politechniką Krakowską, która przygotowuje rewitalizację rynku, podjęliśmy działania, gdzie wskazaliśmy lokalizację, bo uważamy, że jest to według naszej oceny lokalizacja w punkcie centralnym miasta, gdzie tam mogą odbywać się uroczystości państwowe. Wiele kontrowersji wśród radnych miejskich wzbudziła planowana lokalizacja pomnika. Zdaniem radnego Szczepana Mroczka miejsce postawienia monumentu z okazji stulecia odzyskania niepodległości jest niewłaściwe i niegodne ze względu na obecność w sąsiedztwie licznych ogródków piwnych i mieszkańców, którzy w tym miejscu nadużywają alkoholu. Wniosek o zdjęcie był tylko dlatego, żeby dopracować szczegóły, między innymi tą lokalizację, ponieważ nie wiedzieliśmy ani kto będzie finansował, ani jak to ma wyglądać ten pomnik. Była tylko podana mapka i lokalizacja w rynku, co uważamy, że nie jest najlepszym miejscem, chociażby ze względu na to, że tam dzieją się różne rzeczy. Policja i Straż Miejska jest bezradna z tego względu, że te ogródki piwne i te bary są czynne do późnych godzin nocnych, a często nawet się to przedłuża do rana i każda interwencja na chwilę uspokaja temat. Natomiast ci uczestnicy tych biesiad niestety, ale załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, że tak powiem, w różnej postaci wokół rynku, wokół budynków, które się tam w alejkach, przy ławkach, nie jest to zbyt widok przyjemny i nie chcielibyśmy chyba, żeby pomnik w takim otoczeniu też funkcjonował. Ostatecznie uchwała w sprawie wzniesienia pomnika Legionisty upamiętniającego jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości przyjęta została przez radnych miejskich jednogłośnie, a jako alternatywną lokalizację dla monumentu wskazano plac między Galerią Sztuki a Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną. Do sprawy powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. W Urzędzie Miejskim w Dębicy podpisano protokół uzgodnień inwestycyjnych dotyczące budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. 4 czterokondygnacyjne bloki na 201 mieszkań powstaną przy ulicy Ratuszowej. Podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział władze miasta Dębicy, Mielca i Sędziszowa, poseł Jan Warzecha oraz przedstawiciel zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, wszyscy zapewniali zgodnie, że Mieszkanie Plus to okazja dla młodych małżeństw, które nie mają dużych możliwości kredytowych, ale zarabiają regularnie. Dębica jest jednym z 8 miast w Polsce, w którym została podpisana taka umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W żaden sposób budowa mieszkań nie obciąży budżetu miasta. Miasto daje tylko działkę, a Bank Gospodarstwa Krajowego wybuduje mieszkania. To pozwoli zaspokoić tych najbardziej potrzebujących, tych, którzy nie mają zdolności kredytowej, tych o niższych dochodach. Padło też pytanie,
co będzie, gdyby sytuacja ekonomiczna się rodzin zmieniła. Są również zabezpieczenia, rząd pracuje nad tym, żeby były dopłaty do czynszu dla tych osób, które mają problemy finansowe, ale są również zabezpieczenia na czas jakiejś krótkotrwałej utraty pracy przez najemców. Więc zabezpieczeń jest kilka. Mamy nadzieję, że Dębica, ten samorząd, który jako pierwszy przystąpił do programu dzięki aktywności burmistrzów, pana burmistrza Szewczyka, ale przede wszystkim pana wiceburmistrza Iwasieczki, który bardzo często w Warszawie negocjował. Często razem byliśmy w Banku Gospodarstwa Krajowego w tej sprawie, że dzięki tej konsekwencji dzisiaj przyszedł taki czas, że podpisana została umowa szczegółowa. Mieszkania Plus powstaną w Dębicy dzięki dużemu zaangażowaniu posła Jana Warzechy i wiceburmistrza Dębicy Wojciecha Iwasieczki. Podpisaliśmy umowę na budowę mieszkań z opcją wynajmu, natomiast w konsekwencji dojdziemy także do opcji wykupu, czyli w sytuacji takiej, gdzie mieszkańcy będą płacili 20% większy czynsz i będą mieli szansę to mieszkanie posiąść na własność, a później go także dziedziczyć czy przekazywać swoim dzieciom. Za 1 m2 w Dębicy będzie trzeba zapłacić 20 zł czynszu. Wiele na to wskazuje, że najwięcej beneficjentów będzie wśród młodych rodziców, o czym marzą na razie wstępnie władze miasta. Warunkiem na to będzie nieposiadanie innego lokum i stosunkowo niskie dochody, nie pozwalające na wynajem po cenach rynkowych. Wszyscy ludzie mogą w tym uczestniczyć, którzy będą mieli zdolność kredytową, będą mogli podpisać umowę. Nie dzielimy tutaj, że to będzie typowo osiedle młodości. Tak jak tutaj wcześniej z panem prezesem rozmawialiśmy, chcemy, żeby przekrój mieszkańców, przekrój zawodów, przekrój wieku był zróżnicowany, co spowoduje, że ta społeczność, która tutaj będzie istniała, będzie się bardzo dobrze rozumieć i będzie bardzo dobrze dbała o te mieszkania i będą bardzo dobrymi mieszkańcami miasta Dębicy. Prace ruszą w lipcu tego roku, natomiast planowany termin oddania ich do użytku to 2020 rok. Uczniowie z zespołu szkół nr 2 imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy zwyciężyli w 5. powiatowym turnieju debat oksfordzkich. Tegoroczne zmagania zorganizowane zostały w kontekście 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Debaty oksfordzkie w powiecie dębickim każdego roku cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodych ludzi. Polegają one na dyskusji przeciwników i obrońców danej tezy. Zabronione jest obrażanie i wyśmiewanie uczestników. W debacie przewodniczy marszałek, nad czasem i kolejnością wypowiedzi czuwa sekretarz. Starostwo powiatowe przy udziale 2. Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy od lat organizuje powiatowy turniej debat oksfordzkich. Jest to dobra szkoła, taka nauki w ogóle dyskutowania, przedstawiania swoich argumentów za, przeciw. Myślę, że są to takie zaczątki przygotowania nowych samorządowców, polityków, żeby potrafili ze sobą rozmawiać na argumenty, nie złośliwie, nie jakoś nachalnie, w sposób bardzo kulturalny i rzeczowy. Myślę, że młodzi również powinni dojść do głosu i powinni często zabierać głos w sprawach istotnych dla gospodarki, dla polityki, dla zdrowia, dla edukacji. To oni mają tworzyć przyszłość tego narodu, więc dobrze, jeśli od początku, od młodych lat będą się uczyć tych tematów, będą mieli odwagę wypowiadać się w danej kwestii. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny młodzież nie zawiodła i tak chętnie uczestniczy. W finale tegorocznej edycji zmierzyli się reprezentanci 1. i 2. Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół nr 2. Uczymy debaty kulturalnej i bardzo eleganckiej, ale jednocześnie uczymy wystąpień publicznych, uczymy zainteresowania się tematem nie tylko ze strony, której ja przytakuję, ale trzeba też poznać argumenty innych stron, bo nie wiadomo z jakiej strony my będziemy występować, a więc taką dogłębną analizę tematu. To jest bardzo piękne, bo przygotowuje do dalszej nauki, do dalszego życia. W związku z tegoroczną 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości młodzież dyskutowała m.in. na temat Józefa Piłsudskiego, świadomości narodowej rodaków w czasach niewoli, a także stawiania pomników w przestrzeni publicznej. Zdaniem organizatorów, a także samych uczniów, umiejętności zdobyte podczas takich konkursów z pewnością będą procentowały w przyszłym życiu zawodowym, społecznym i prywatnym.
To na pewno uczy pewności siebie pewnego rodzaju, ponieważ tutaj na przykład jest publiczność, jest też kamera i te czynniki powodują, że w przyszłości będziemy mogli lepiej komunikować się z innymi. Ja na przykład poprzez debatowanie nauczyłem się rozmawiać z rodzicami, a wcześniej przychodziło mi to z trudem, a teraz mogę spokojnie, bez nerwów wyjaśnić swój problem albo jakąś prośbę. Ostatecznie w piątym powiatowym turnieju debat oksfordzkich najlepsi okazali się uczniowie dębickiego Kwiatka. Drugie miejsce zdobyła reprezentacja drugiego liceum ogólnokształcącego, a trzecie drużyna z ekonomika. To wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.